bracia i siostry. Jest jedna cnota, bez której nie można wyobrazić sobie ludzkiego życia. Cnota, która łagodzi napięcia, rozwija inicjatywę, popycha ludzi do bohaterskich czynów. Jest motorem wszelkiego ludzkiego działania. Cnota, która jednoczy ludzi i narody ze sobą, a tej cnocie na imię miłość. Jezus Chrystus na pytanie uczonego w Piśmie, które jest największe przykazanie, odpowiedział, że jest nim przykazanie miłości bliźniego i Boga. To chciał przez to powiedzieć, że bez tego przykazania nie można sobie wyobrazić ludzkiego życia. Nie można sobie wyobrazić historii i nie można sobie wyobrazić wspólnoty Kościoła. Dlatego pragnąc podkreślić jej nieprzemijającą i bezcenną wartość, Jezus zalecił pielęgnowanie miłości swoim uczniom, a przez nich nam wszystkim. Uczynił to w swoim testamencie, to jest w swojej arcykapłańskiej modlitwie, wygłoszonej na krótko przed swoją śmiercią. Oświadczył wówczas, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. W tej prośbie chciał, byśmy zawsze pamiętali o tym, co święty Jan tak pięknie określił, gdy stwierdził, że Bóg jest miłością. Zatem my mamy obowiązek wierzyć tej miłości. Mamy uwierzyć jej i żyć tą miłością do końca naszego życia, by kiedyś po najdłuższym naszym życiu tę miłość własnymi oczyma oglądać wieczności. Dzisiaj, gdy słyszymy, czym jest prawdziwa miłość, potrzeba nam spojrzeć na nasze dzieje, na historię miłości w naszym narodzie poprzez wydarzenia, które, zapadając w pamięć, kształtują postawę i tożsamość narodową. Na pewno takim wielkim wydarzeniem był chrzest, który wpisał nasz naród w wielką tradycję wiary i historii Kościoła. To dzięki temu wydarzeniu przekazujemy z pokolenia w pokolenie narodowe zawołanie Bóg, honor, Ojczyzna. Ono wyróżnia nas w świecie i charakteryzuje naszą tożsamość. Ono jednoczy nas wszędzie tam, gdzie żyjemy i jest fundamentem łączącym nas w miłości do Boga, naszej drogi, prawdy i życia. Na pewno takim wydarzeniem były śluby króla Jana Kazimierza, złożone w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Ten wielki historyczny akt dokonał się w bardzo trudnych dziejowych chwilach, kiedy Szwedzi i Rosjanie niszczyli i grabili królestwo, kiedy niszczyli wiarę katolicką i kiedy wielu współczesnych dokonało zdrady, przechodząc na stronę wroga, depcząc tym samym miłość do Boga, Ojczyzny i honoru. W tak trudnym czasie w wolnym Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej dokonało się urzeczywistnienie słów Jezusa: Matko, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. Stało się tak, gdy król Jan Kazimierz w obecności nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Pietro Widoniego oraz zebrany w katedrze wszystkich stanów królestwa powiedział: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem Król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy,
Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam. Od tamtego wydarzenia minęło 363 lata. A ja zastanawiam się, dlaczego mimo upływu tak długiego czasu my zebrani w tej lwowskiej katedrze przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, stajemy do modlitwy. Odpowiedzią na to moje pytanie mogą być słowa papieża Benedykta XVI, który mówił: w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym, jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej tęsknoty. Nie uciekajcie od niej. Moi drodzy, to papieskie słowa, może te papieskie słowa są nam dzisiaj bardzo potrzebne, abyśmy nie tylko na sztandarach wypisywali Bóg, honor, ojczyzna, ale w codziennym życiu budowali na tych wartościach nasz wspólny dom jako jeden, niepodzielny i niekłócący się. Może te papieskie słowa mają nam przypomnieć, że nie wystarczy mieć królową na sztandarach, ale potrzeba ją nosić w sercu i słuchać powtarzanych przez nią prostych słów, jakie skierowała w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Może dzisiaj potrzeba tylko jednego prostego stwierdzenia, że Jezus jest naszym Panem, a Jego Ewangelia drogą miłości. Nie tylko zamkniętą w słowach, ale zrealizowaną w czynach. Przecież to w naszych rękach spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za wiarę i Kościół, za zgodę i wzajemne poszanowanie. Dlatego proszę was dzisiaj, trzymajcie się mocno Pana Boga i Jego Ewangelii, gdyż to jest droga pokoju i dobra. To jest droga spełnienia ślubów króla Jana Kazimierza.